Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Tragiczne wydarzenia we wsi Brójce w powiecie międzyrzeckim wstrząsnęły lokalną społecznością. W ciągu kilku miesięcy odnotowano tam dwie mrożące krew w żyłach zbrodnie. W nocy z 20 na 21 września w domu przy placu Wiosny Ludów w Brójcach znaleziono ciało 75-letniej kobiety. Jak potwierdził prokurator Łukasz Gospodarek z prokuratury okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, doszło do zabójstwa. Sprawa wzbudziła ogromne poruszenie w mediach społecznościowych, gdzie mieszkańcy spekulują na temat okoliczności śmierci kobiety, wskazując między innymi, iż ktoś podciął jej gardło. Ofiara była osobą mieszkającą samotnie, a prokuratura nie przedstawia obecnie więcej informacji na temat tragedii. Jak zauważają internauci, to już drugi taki przypadek w Brójcach w ciągu ostatnich miesięcy. W lutym ciało 82-letniej samotnej kobiety zostało odnalezione przez pracownika socjalnego. W obliczu tych wydarzeń mieszkańcy wsi są przerażeni i apelują do władz gminy Trzciel o zwiększenie bezpieczeństwa, w tym o zapalenie latarni ulicznych przez całą noc. Wielu z nich boi się wychodzić z domu po zmierzchu. W mediach społecznościowych można przeczytać ich komentarze. Strach wyjść z domu, nawet latarki nie pomogą. Ludzie wracają czasami z pracy nawet po północy. To porażka. Strach wyjść z kamienicy. Jedna z mieszkanek przytacza słowa policjanta, który radził jej: pora zamontować kamery i pozamykać drzwi na noc, nikogo nie wpuszczać. Cała sprawa stała się symbolem narastającego niepokoju wśród mieszkańców Brójec. Oczekują oni skutecznych działań ze strony władz i służb porządkowych, aby poczuć się w swoich domach bezpiecznie. Bezdomny mężczyzna ze zgniłymi nogami, który budził niepokój mieszkańców Poznania, zmarł w szpitalu. Portal ePoznań donosił o trudnej sytuacji mężczyzny, który przez pewien czas mieszkał na przystankach. Mieszkańcy wielokrotnie alarmowali służby medyczne o jego stanie zdrowia, wskazując także na intensywny, nieprzyjemny zapach wokół niego. We wtorek mężczyzna został przyjęty do szpitalnego oddziału ratunkowego w poznańskim szpitalu. Nie była to jego pierwsza wizyta. Chociaż lekarze kilkukrotnie starali się mu pomóc, zmieniając opatrunki i proponując dalsze leczenie, zawsze odmawiał dłuższej hospitalizacji. Doktor Dariusz Skrzypczak z SOR informował portal, że po pewnej interwencji, gdy mężczyzna czekał w poczekalni, emitował intensywny zapach z powodu zaawansowanej martwicy w nogach. W jednym z przypadków potrzebna była interwencja policji, aby przekonać go do opuszczenia szpitala. Niestety podczas ostatniej wizyty zmarł w poczekalni szpitala. Pod koniec sierpnia strażnicy miejscy przetransportowali mężczyznę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Tam przekonał się, aby skorzystać z pomocy i zaakceptował miejsce w schronisku bezdomnych. Niestety po miesiącu znów został znaleziony na ulicy, w bardzo złym stanie zdrowia. Jego ostatnie chwile spędził w szpitalu, gdzie zmarł w tragicznych okolicznościach. W miejscowości Olszanka w województwie lubelskim doszło do tragicznego zdarzenia. 53-letni rolnik zginął, gdy przewrócił się na niego ciągnik podczas prac na polu. Niestety, mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się uratować życia mężczyzny. Zdarzenie miało miejsce 15 września. Rolnik pracował na nierównym terenie, gdzie w pewnym momencie ciągnik nieszczęśliwie najechał na bruzdę i przewrócił się, przygniatając go. Według wstępnych ustaleń policji, to właśnie niefortunne najechanie na bruzdę było przyczyną tragicznego wypadku. Ciało zmarłego zostało przekazane do badań sekcyjnych w celu dokładniejszego ustalenia przyczyn zgonu. Informacje na ten temat podał portal Tygodnik Rolniczy. W sobotę, tuż po godzinie 11, na Jeziorze Stężyckim w powiecie kartuskim doszło do tragicznego wypadku. 46-letni wędkarz, mieszkaniec powiatu kościerskiego, wypadł z łódki i zniknął pod powierzchnią wody. Mimo szybkich działań służb ratunkowych, które rozpoczęły poszukiwania mężczyzny, niestety nie udało się go uratować. Dwie osoby wypłynęły łódką na ryby, kiedy nagle jeden z nich, 46-latek, wpadł do jeziora, mówiła aspirant Karolina Jędrzejczak, pełniąca obowiązki oficera prasowego kartuskiej policji.
godzinę po rozpoczęciu akcji poszukiwawczej, ciało mężczyzny zostało wyłowione z jeziora. Pomimo podjętych prób reanimacji, wędkarz nie odzyskał przytomności. Na miejscu zdarzenia prowadzone były działania przez policję pod nadzorem prokuratora w celu dokładnego ustalenia okoliczności tragedii. Podczas wiecu wyborczego premiera Mateusza Morawieckiego w Świdniku w piątek doszło do interwencji funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. W trakcie wystąpienia premiera aktywiści z Extinction Rebellion weszli na scenę, co spowodowało szybką reakcję służb ochrony. Dziennikarz lokalnej gazety, próbujący zarejestrować incydent, twierdzi, że jego telefon został uszkodzony przez funkcjonariuszy. Po zdarzeniu w mediach pojawiło się nagranie, na którym słychać wulgarne okrzyki skierowane do aktywistów. Dlaczego pani to nagrywa? W odpowiedzi na to pułkownik Bogusław Piórkowski, rzecznik komendanta Służby Ochrony Państwa, podkreślił, że słowa te nie pochodziły od funkcjonariuszy, lecz od osoby postronnej będącej świadkiem interwencji. Funkcjonariusze SOP w trakcie interwencji w Świdniku nie używali wulgaryzmów. To są profesjonaliści, którzy wykonują swoją służbę w sposób wzorowy. Te wulgaryzmy, które słyszymy na nagraniu, padają z ust osoby postronnej, która była świadkiem tej interwencji. Stała obok i komentowała po prostu to zdarzenie. Przyznali to również sami funkcjonariusze. Rozmawiałem z każdym z nich, powiedział pułkownik Piórkowski. Pułkownik Piórkowski podkreślił również, że interwencja była przeprowadzona zgodnie z procedurami i miała na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Twierdzi, że nie doszło do żadnych nadużyć ze strony funkcjonariuszy. Osoby, które zakłóciły wystąpienie premiera, to członkowie Extinction Rebellion Polska, organizacji dążącej do ochrony klimatu. Aktywiści twierdzą, że ich protest miał pokojowy charakter. W odpowiedzi na to policja poinformowała, że dwoje z aktywistów będzie odpowiadać za zakłócenie zgromadzenia publicznego, co jest uznawane za wykroczenie. Ostatecznie, jak podaje Kurier Lubelski, zostali zwolnieni do domu. Białystok obiegły wiadomości o dramatycznym wypadku, który miał miejsce na przejeździe rowerowym w środę w rejonie przejścia pieszych i przejazdu rowerowego przez ulicę Kopernika w pobliżu tunelu Nila na skrzyżowaniu z ulicą Składową w Białymstoku. Zderzyły się tam Renault, rower oraz Skoda. Nagranie z miejsca zdarzenia, ukazujące moment potrącenia rowerzystki, zostało opublikowane w sieci, co wywołało duże poruszenie. Kurier Poranny ostrzega, że jest to materiał przeznaczony osobom o mocnych nerwach. W wyniku kolizji dwóch samochodów i roweru, dwie osoby odniosły obrażenia i zostały przewiezione do szpitala. Pierwsze informacje od Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, przekazane przez portal Kurier Poranny, wskazywały, że kierowca Renault potrącił rowerzystkę, a następnie uderzył w poprzedzającego auto. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi, a kierowca Renault oraz rowerzystka zostali hospitalizowani. Jednak opublikowane w sobotę w mediach społecznościowych nagranie ukazuje pełniejszy obraz wydarzeń. Widać na nim, jak kierowca Skody przejeżdża na czerwonym świetle i zatrzymuje się tuż za przejazdem rowerowym. Rowerzystka, mając zielone światło, wjeżdża na przejazd, niestety w tym samym czasie zostaje potrącona przez nadjeżdżające Renault. Kobieta ląduje pomiędzy zderzającymi się samochodami i zostaje wyrzucona w powietrze, a wszyscy uczestnicy wypadku zatrzymują się kilkanaście metrów dalej. Podczas rodzinnych zakupów w Płońsku na Mazowszu doszło do niebezpiecznego zdarzenia. 83-letnia kobieta z demencją została pozostawiona w samochodzie przez swoją rodzinę. Po powrocie z zakupów rodzina odkryła, że kobieta zniknęła. Natychmiast powiadomili oni policję. W poszukiwaniach wzięło udział kilkudziesięciu policjantów, którzy przeszukiwali miasteczko, począwszy od ulic, przez parki, aż po zarośnięte tereny. Starsza pani została odnaleziona w głębokim, wodnistym, przydrożnym rowie, porośniętym wysoką trawą. Była przemoczona, wyziębiona i nie miała świadomości tego, gdzie się znajduje. Funkcjonariusze udzielili kobiecie pierwszej pomocy,
a następnie przekazali opiekę służbom medycznym, które przewiozły ją do szpitala w celu przeprowadzenia badań. Po tym zdarzeniu policja w Płońsku zaapelowała do rodzin osób starszych, aby zwracały szczególną uwagę na ich bezpieczeństwo, zwłaszcza gdy cierpią one na schorzenia, które mogą wpłynąć na ich zdolność samodzielnego funkcjonowania. Policja zachęca również świadków nietypowych zachowań, zwłaszcza wśród seniorów, do niepozostawania obojętnymi i informowania odpowiednich służb, jeśli zauważą coś niepokojącego. W wielu przypadkach taka czujność może uratować czyjeś życie. W piątkowy wieczór w Jeziorkach, niedaleko Augustowa, na drodze krajowej numer 16 doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy marki Opel zderzył się z ciągnikiem z beczkowozem. W samochodzie osobowym podróżowały trzy osoby, kierowca oraz dwójka dzieci. Z naszych ustaleń wynika, że kierowca Opla uderzył w tył ciągnika z beczkowozem, informuje podkomisarz Marcin Gawryluk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Tragiczne skutki miało to wobec rodziny w osobówce. 6-letnie dziecko zmarło na miejscu wypadku. Kierowca i 4-letnia dziewczynka zostali przetransportowani do szpitala. Mimo starań personelu medycznego, kilka godzin później kierowca również zmarł. Dziewczynka, choć jest ranna, jej życiu nic nie grozi. Przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku są obecnie badane przez policję we współpracy z prokuraturą. Katarzyna S., znana z promowania w sieci treści antyukraińskich i antysemickich, została skazana na rok pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na 3 lata. Dodatkowo orzeczono nadzór kuratorski, grzywnę w wysokości 500 zł oraz zapłatę prawie 10 tysięcy złotych na pokrycie kosztów procesu. Taki werdykt zapadł przed Sądem Rejonowym Warszawa-Mokotów. Co zaskakujące, na ostatnim etapie procesu prokuratura wycofała się z wnioskowania o karę. Sędzia Agnieszka Jaźwińska wydała wyrok surowszy niż postulowała prokuratura, pomimo zmiany prokuratora i prób wywarcia presji. Wyrok nie jest prawomocny. Sąd uznał, że oskarżona jest winna większości zarzucanych jej czynów, które nie były częścią jednego zamiaru, jak sugerowała prokuratura. Każdy z hejterskich wpisów stanowił odrębny czyn i nie można ich było połączyć. Sąd uznał, że czyny oskarżonej były znieważające wobec Ukraińców i Żydów, nie tylko wobec poszczególnych osób, ale wobec całych narodów. Katarzyna S. kwestionowała wyrok, nazywając go haniebnym i twierdząc, że wyrok jest niewłaściwy. Przedstawiała się jako prezeska fundacji Wołyń Pamiętamy. Katarzyna S. prowadziła również konta w mediach społecznościowych, które były wielokrotnie blokowane za naruszenie regulaminu. Prokurator Maciej Młynarczyk postawił Katarzynie S. 15 zarzutów, głównie z artykułu 257 kodeksu karnego. Oskarżona używała obraźliwych określeń wobec Ukraińców, a także znieważyła Igora Isajewa, dziennikarza i aktywisty pochodzenia ukraińskiego. Podczas procesu doszło do niespodziewanej zmiany prokuratora. Nowa prokurator, Iwona Tryfon-Wilkoszewska, zmieniła stanowisko prokuratury, wycofała się z niektórych zarzutów i zaproponowała połączenie pozostałych w jeden czyn ciągły. Decyzja ta spotkała się z krytyką, a Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia wskazywało, że taka koncepcja może utrudnić postawienie Katarzynie S. kolejnych zarzutów i zapewnić jej faktyczną bezkarność. Zarzucano również prokuratorce możliwość popełnienia błędu, argumentując, że zamiar sprawcy czynu ciągłego musi obejmować wszystkie zachowania od początku. Przed weekendem dyżurny bialskiej komendy przyjął zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który z balkonu jednego z mieszkań rzucał butelkami w samochody zaparkowane na parkingu. Gdy funkcjonariusze przybyli pod wskazane miejsce, sprawca już opuścił teren. W trakcie przeszukiwania okolicy, na ulicy Armii Krajowej, zauważyli mężczyznę idącego środkiem jezdni, który wyglądał na agresywnego i poddenerwowanego. Świadkowie zdarzenia potwierdzili, że to ten sam człowiek, który wcześniej rzucał butelkami i kopał samochody. Właściciele uszkodzonych pojazdów oszacowali straty na prawie 8 tysięcy złotych. Mężczyzna nie stosował się do poleceń funkcjonariuszy, co zmusiło ich do użycia środków przymusu bezpośredniego. Po ustaleniu tożsamości sprawcy okazało się, że jest to 39-letni mieszkaniec Białej. Został zatrzymany w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Policjanci dodatkowo zabezpieczyli jego mieszkanie, które opuścił z otwartymi drzwiami.
Mężczyzna usłyszał zarzuty związane z uszkodzeniem mienia oraz przypadkowym zranieniem kobiety, którą napotkał na ulicy. Ze względu na charakter czynu, prokuratura podjęła śledztwo z urzędu. Teraz to sąd zadecyduje o jego dalszym losie. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Sylwia Peretti pierwszy raz od śmierci Patryka opublikowała poruszający wpis w mediach społecznościowych. Wyznała, że w dniu wypadku jej jedynego syna odczuwała niepokój. Patryk Peretti w nocy z 14 na 15 lipca zginął w wypadku samochodowym. Do tragicznego zdarzenia doszło w pobliżu mostu Dębnickiego w Krakowie. Auto, które poruszało się z bardzo dużą prędkością, wpadło w poślizg i uderzyło w mur. Kierowcą był syn Sylwii Peretti, który, jak ustalono w trakcie śledztwa, był pod wpływem alkoholu. W pojeździe znajdowali się jeszcze 3 pasażerowie. Wszyscy zginęli na miejscu. Mama Patryka po śmierci jedynego syna zniknęła z mediów społecznościowych. Dopiero teraz, po ponad 2 miesiącach od tragedii, postanowiła opublikować post na Instagramie. W ten wieczór czułam dziwny niepokój. Jednak nigdy, nawet w najczarniejszych koszmarach, nie pomyślałabym, że los w tak okrutny sposób postanowi zabawić się naszym kosztem. Synek, pożegnanie odebrało mi cząstkę duszy. Ogarnęła mnie pustka, bezradność i niesamowita samotność. Dziękuję Ci, że wybrałeś mnie na swoją mamę. Byłeś moim jedynym dzieckiem, ale przede wszystkim byłeś dobrym, skromnym człowiekiem. Tak, jestem dumną mamą. Wychowałam Cię na najlepszego świętego Mikołaja. Moje życie tak naprawdę zaczęło się, gdy Twoje serce we mnie zabiło, a zakończyło się, gdy się zatrzymało. Gdybym mogła jeszcze raz przeżyć moje życie, miałabym Cię jeszcze wcześniej, by móc dłużej Cię kochać. Przez Twoją śmierć odkryłam, że miłość trwa dłużej niż życie tego, kogo kochamy. Daj mi siłę, synek, bym z tęsknoty zbyt szybko nie zostawiła tych, wobec których tutaj ja jestem wszystkim. Ty wiesz, że nie byłeś tylko moim synem. Byłeś moim najlepszym przyjacielem, moim wszystkim. Zawsze mi się zwierzałeś. Byłam pierwszą osobą, do której dzwoniłeś, gdy pojawiał się u ciebie jakiś problem czy niepewność. Długo nie mogłeś odnaleźć swojej drogi. Błądziłeś, ale ostatni rok był przełomowy. Przewartościowałeś tak wiele spraw w swoim życiu, tak wiele zrozumiałeś, dlatego też codziennie do śmierci będę zadawać sobie pytanie. Dlaczego przesiadłeś się na te ostatnie 1300 metrów? Co tam się wydarzyło, synek? Jednak na to pytanie odpowiadać mi będzie tylko głucha cisza, która starannie mnie zabija. Byłeś, jesteś i będziesz miłością mojego życia. A to zdjęcie, które wybrałam w Twoją ostatnią drogę, było naszym ulubionym, pamiętasz? Tak bardzo Cię kocham, dzieciaku. Tak bardzo nie umiem bez Ciebie żyć, bo to już nie jest życie. Brakuje mi tylko jednej osoby, a czuję, jakby nie było nikogo, napisała Sylwia. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.